Dzień dobry, portal W Cieniu Jupiterów. Chcieliśmy zapytać o aktualny stan prac przy budowie nowej hali sportowej. Obecnie na budowie trwają prace związane z robotami ziemnymi, jak i przygotowawczymi pod fundamentowanie oraz prace związane z uzbrojeniem terenu. Mamy za sobą, jeśli chodzi o sprawy formalne, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, które stało się ostateczne już w miesiącu maju. Ale należy podkreślić, że zgodnie z zawartym kontraktem wykonawca zgodnie z harmonogramem zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco projektów wykonawczych, jak i poza tą procedurą także kart zatwierdzeń materiałowych, gdzie wszystko musi być zaakceptowane i zgodne z PW. W związku ze zmianami w kosztach, które wzrosły, jakie zmiany zostały wprowadzone w projekcie? Zasadnicza zmiana dotyczy wypłycenia, wyniesienia w stosunku do terenu płyty areny głównej. Poprzez to wyniesienie płyty, kiedyś było jakby wejście z poziomu terenu do hali i ten sam jakby w holu był utrzymany. Natomiast teraz pojawiły nam się docelowe schody w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli będziemy się dostawać do hali poprzez schody terenowe od strony Solskiego, jak i od strony Kusucińskiego. Zrezygnowano też między innymi z dwóch boisk do squasha, z garaży podziemnych zlokalizowanych oczywiście pod ziemią od strony stadionu, jak i też powierzchnia użytkowa została zminimalizowana. A jak aktualnie układa się współpraca z wykonawcą tej budowy? Współpracę z wykonawcą oceniamy jako dobrą, dobrze się układa. Wiadomo, że każda ze stron chce uzyskać jak najwięcej korzyści w swoją stronę. Natomiast tak naprawdę w trakcie tego kontraktu mamy poza zamawiającym wykonawcą też inżyniera kontraktu i wszyscy chyba chcielibyśmy, żeby, a zwłaszcza zamawiający, ta inwestycja zakończyła się zgodnie z zakładanym budżecie, w określonym w umowie terminem realizacji, dobrej jakości i bezwypadkowo, czyli bezpiecznie. Dobrze, dziękuję bardzo. Na prośbę radnych i przede wszystkim przewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji zostaliśmy poproszeni jako MOSiL i pan prezydent o wykonanie sprawozdania z realizacji budowy hali sportowej. 14 maja w tej sali prezentowałem coś, co było stanem na dzień prezentacji, natomiast do tej prezentacji samej pozwoliłem sobie dodać kilka slajdów o kwestie i zagadnienia, które były poruszane po samej prezentacji. Tak naprawdę umowa, kontrakt na roboty budowlane została podpisana pomiędzy zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych 18 października 2018 roku. I wówczas to było zielone światło generalnego wykonawcy, można tak powiedzieć, do podjęcia działań. Zadanie inwestycyjne jest realizowane odmiennie od innych zadań, które choćby nawet znajdowały się przez szereg lat w budżecie gminy miejskiej Mielec. Zaprojektuj i wybuduj. Nie wiem, czy wszyscy mają jakby świadomość tego, że to jest procedura odmienna, gdyż wykonawca musi zaprojektować tą halę ponownie, ale według wymogów zamawiającego. I tak też się działo stosownie od dnia podpisania umowy. Zamawiającym dla tego kontraktu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zamawiający jest reprezentowany przez dyrektora Andrzeja Jędrychowskiego, jego zastępcę Janusza Gotka i moja osoba z dniem 6 marca dołączyła do składu personelu zamawiającego jako główny specjalista do spraw budowy hali i koordynator projektu. Wykonawcą, nie mamy jednego wykonawcy, tak naprawdę hasłowo jest to jeden wykonawca, jest to konsorcjum firm składający się głównie z lidera, czyli Mostów Łódź. Dodatkowo wspierana jest firma przez firmę Balzola i Balzola z siedzibą w Hiszpanii. I te trzy firmy tworzą jakby konsorcjenta. Formuła zaprojektuj i wybuduj nie bez powodu. Dlaczego? Bo znowu sam wykonawca wspierany jest przez projektanta. Projektantem jest podwykonawca, jednostka, biuro architektoniczne, jednostka projektowa Metropolis ze Szczecina. Odległe trochę tereny, ale projektanta tego nie przeraża aż tak samo. Jeżeli chodzi o kamienie milowe tej inwestycji,
W umowie zostały one sprecyzowane bardzo, bardzo czytelnie. Zostały określone wyłącznie dwa terminy. Jeden, finalnie ostateczny termin zakończenia inwestycji, to jest 18 lutego 2021 rok, a dokładnie rzecz ujmując, to jest 28 miesięcy od podpisania umowy. I terminem takim jedynym pośrednim, który został wyznaczony w kontrakcie, to był termin uzyskania, wykonania prac projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę zamiennego numer 2. Bo przypomnę, my już dla tego zadania inwestycyjnego mieliśmy uprzednie pozwolenie na budowę. Cała wartość kontraktu wynosi dokładnie 136 569 990 zł i 60 zł brutto. Ale w związku z formułą, w jakiej jest wykonywane to zadanie inwestycyjne, zawiera się też kwota tytułem opracowania dokumentacji projektowej. Jest to niebagatelna kwota 1 393 013 99. Jest to wartość dokumentacji projektowej wchodząca w wartość całego zamówienia wykonawcy. A pozostały zakres są to już stricte roboty ogólnobudowlane i montażowe. Ze względu na sposób finansowania i podziału, choćby nawet dla Biura Pozyskiwania Funduszy w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ta inwestycja została podzielona na dwie części, na halę i na część basenową, które oczywiście tworzą jakby jeden monolit. Dla potrzeb znowu szczegółowego podziału tego kontraktu, żeby Państwu zobrazować, powstała tak zwana tabela podziału ceny ryczałtowej i poszczególne kwoty to są, ja może już teraz bez groszy, bez złotów, jak będę mówił, pozwolę sobie zaokrąglać. Jest to projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę na kwotę 1 393 tysiące. Hala sportowa bez części basenowej, tak to zostało nazwane, 91,5 miliona. Część basenowa sama stanowi wartość ponad 42 milionów złotych. I taki drobny element to jest mechanika estrady sama w tej hali stanowi kwotę ponad 1 200 tysięcy złotych. Razem mamy ogólną wartość kontraktu. Dofinansowanie, bo różne były spekulacje, mamy 30 kilka milionów wprost z dokumentów i z umów podpisanych przez prezydentów z poszczególnych okresów. Mamy konkretne dane, jest to 30 milionów złotych tytułem budowy hali i osobno na krytą pływalnię, tak to się nazywa w umowie, 3,5 miliona złotych, razem mamy 33,5 miliona złotych. To dofinansowanie na basen było akurat w jednej transzy z basenami, jakby z wodnym placem zabaw procedowane. Oczywiście dofinansowanie mamy z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Elementem takim, który wpływa na ogólne koszty wartości tego kontraktu, ale takim ciałem doradczym, nie tylko i uczestnikiem procesu inwestycyjnego, nawet według prawa budowlanego, jest tak zwany inżynier kontraktu. I tutaj pozwolę się zatrzymać chwilkę w tym zakresie, ponieważ ten wykonawca wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego dostaje też niemałe pieniądze, ale nadmienię, to nie jest jedna osoba. Ten inżynier kontraktu już przez kilkanaście miesięcy wykonał szereg prac, weryfikacji, dokumentacji, sprawdzenia i brał udział w poszczególnych wcześniejszych przetargach, jak i w procesie inwestycyjnym występuje tutaj, mówię wprost, inspektor nadzoru budowlanego, inspektor nadzoru drogowego, branży sanitarnej, branży elektrycznej, branży teletechnicznej, do tego dochodzi specjalista do spraw rozliczeń i specjalista do spraw roszczeń, o ile takie będą. Także nie jest to jedna osoba, która bierze pieniądze. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zostało wyspecyfikowane, że chcemy, aby inżynier kontraktu posiadał biuro w promieniu do 5 km od terenu budowy. Tak się udało pomyślnie, że inżyniera kontraktu, jego biuro znajduje się bezpośrednio nad naszymi dosłownie biurami, bo od strony ulicy Solskiego w jednym z boksów. O tyle łatwiej też nam jest prowadzić korespondencję i organizować wszystkie spotkania. Także to jest in plus. To, co powiedziałem Państwu, inżynier kontraktu ma na celu kontrolę i koordynację robót według prawa budowlanego, jak i też według swoich własnych wymagań, które szczegółowo zostały określone w umowie, ale pozwolicie Państwo, że nie będę szczegółowo omawiał tego zakresu.
Wynagrodzenie inżyniera kontraktu za sprawowanie nadzoru to jest kwota ponad 2 milionów złotych, ale w tym zakresie, poza tym, co obecnie nas spotyka, czyli już mamy za sobą rozbiórkę istniejących budynków warsztatowych, budowę hali sportowej, jak i także parkingów od strony ulicy Kusocińskiego, bo to wchodzi jakby w całość. Dodatkowo, ale to jest poza MOSiR-em, procedowane jest opracowanie dokumentacji na parkingi przy tak zwanym Hotelu Polski dla potrzeb terenów rekreacyjnych. I inżynier kontraktu ma to też w swoim zakresie przyszłościowym. Oprócz tego przebudowę linii i obiektów elektroenergetycznych, i tutaj później Państwu jeszcze powiem dwa zdania, o co chodzi, gdyż ten temat jest też bardzo złożony. Tak jak wspomniałem, projektant, Biuro Architektoniczne Metropolis procedowali uzyskanie pozwolenia zamiennego, natomiast wcześniej mieliśmy już wydane pozwolenie pierwotne przez architekta pana Radosława Kuzowskiego w 2017 roku w lutym. Później w związku z tym, że wynikły pewne zmiany i dostosowanie przede wszystkim projektu do zmian wymogów PPOŚ i wielu innych jeszcze takich istotnych zmian, zostało uzyskane pozwolenie jakby zamienne, tak zwany aneks numer 1, a nasze zostało uzyskane 11 kwietnia 2019 roku. Pozwolenie stało się prawomocne z dniem tak zwane ostateczne, z klauzulą ostateczności w dniu 6 maja i tym samym wykonawca pełnoprawnie mógł prowadzić roboty budowlane na terenie placu budowy. Może Państwo, co niektórzy mają świadomość, że projekt budowlany to jest jedna teczka, kilka rysunków wpiętych, natomiast to są trzy tomy samego projektu budowlanego zamiennego, który wylądował w czterech egzemplarzach. Także pokazuję to Państwu, żeby wpłynąć na wyobraźnię, że to dosyć jest obszerne opracowanie. Zanim firma Metropolis zaczęła projektować i wykonawca robót ogólnobudowlanych, wcześniej powstał tak zwany program funkcjonalno-użytkowy, ponieważ były wcześniejsze pozwolenia na budowę i wcześniejsze gotowe dokumentacje projektowe. W związku z tym, że koszty przerosły oczekiwania budżetu gminy miejskiej Mielec, wprowadzono tak zwaną nową procedurę, czyli opracowania projektu programu funkcjonalno-użytkowego, który wykonywany był przez projektanta pana Guzowskiego. Zanim natomiast powstał program, pan Guzowski opracował tak zwaną koncepcję architektoniczną optymalizacji budynku. Pełniąc obowiązki, pan prezydent dał pewne wymagania wytyczne, jakie chciał osiągnąć i o jakich kwotach, żeby mówili, czy procentowo, do tego, do poprzedniego postępowania przetargowego. To, czy udało się jakby uzyskać, to już pozostawiam jakby Państwa jakby decyzji. Porównanie wartości przetargowej poprzedniej. Kiedyś mieliśmy według poprzedniego postępowania przetargowego kwotę 145 milionów, natomiast kontrakt, powtórzę się jeszcze raz, to jest kwota 137 milionów, 6 milionów. Czyli różnica pomiędzy jednym a drugim postępowaniem to jest kwota 8 milionów 419. W pozwoleniu budowlanym na zamiennym, nie będę Państwu jakby czytał wprost, ale zaistniały zmiany związane ze zmianą długości, szerokości, wysokości, powierzchni zabudowy, powierzchni użytkowej, bilansu terenu, zieleni i to wymagało po prostu stosownych zmian. Zniknął nam garaż podziemny, zniknęły nam pewne funkcje użytkowe, ale ta prezentacja będzie jakby do Państwa jakby dyspozycji, będziecie mogli sobie z racji jakby czasu szczegółowo sobie przeanalizować. Oczywiście dokonane zostały też zamiany w rozwiązaniach materiałowych. Graficznie i w skrócie wygląda to tak, że mieliśmy kiedyś garaż podziemny na 24 miejsca parkingowe, z niego zrezygnowano. Dojazd do niego mógł być od strony Solskiego czy Kusocińskiego. Tamta hala się specyfikowała, charakteryzowała tym, i to jakby był taki plus tej hali, że to, co w kwadracie czerwonym Państwu zaznaczyłem, to na poziom jest zero stojąc na zewnątrz, ten sam poziom był w hali, tak? A arena sama, posadzka, tak? Arena główna była aż 3,60 m w stosunku do zera projektowanego. To po prostu odmieniało jeden projekt od drugiego. Po lewej stronie Państwo widzicie
to, jak to wyglądało kiedyś, natomiast teraz pojawiły nam się schody. Schody terenowe, które będą w odpowiedni sposób wykończone i ze względów PHP będą się znajdować niestety balustrady na tym. Tu widzicie Państwo wizualizację poprzedniej wersji, czyli według projektu pana Guzowskiego, a tutaj według architekta pana Remigiusza Smolika. Hala oczywiście poprzez to, że została wyniesiona do góry, tak samo zostało o około 1,5 metra jej wysokość na plus, także to nawet widać gołym okiem. Różnica jest taka, że kiedyś mieliśmy w projekcie wykonawczym ponad 3,5 tysiąca miejsc na widowni, natomiast już teraz to, co zostało zamrożone i według tego została wydana decyzja pozwolenia na budowę, mamy mniej, czyli 3056 widzów. Liczba widzów na części basenowej, bo odmienię, że basen też ma swoje trybuny, było 458 widzów, obecnie mamy 404 widzów. Widownia oczywiście jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zrezygnowano z dwóch torów, było ich 10, teraz mamy 8 i zrezygnowano z dna ruchomego, które było takim nowym i bardzo oryginalnym jakby podejściem. Zrezygnowano z dwóch kortów do squasha, ścianka wspinaczkowa w jakiś sposób też będzie ulegała zmianom, a jest to szczegółowo opisane według projektu wykonawczego, to co było i według programu funkcjonalno-użytkowego. Aby Państwu przybliżyć proces, no to tak jak wcześniej kiedyś, w wcześniejszej prezentacji nadmieniałem, dużo rzeczy konsultowaliśmy z dyscyplinami, z sekcjami sportowymi. To jest akurat grono sympatyków z Mielca dało, jakby chciał wyglądać ścianka wspinaczkowa. Później się rodziło to w jakąś koncepcję bardziej profesjonalną i następnie już przekroje szczegółowe, które widzieliście Państwo. Po prezentacji na Komisji Sportu padło kilka pytań i czego tak drogo, czego kiedyś drogo, albo z czego zrezygnowano. Więc ja w skrócie chcę tylko odpowiedzieć. Całkowicie w stosunku do konkursu w ogóle na tą halę zrezygnowano z takich pomysłów jak, i to wynikało z dokumentów jakby przetargowych, miała być kiedyś wieża do skoków z pogłębieniem basenu. Nie mamy tego. Pan Guzowski, pan Smolik tego nie zaprojektował, zrezygnowano na wyjściu z tego. Kiedyś były plany na temat centrum nurkowego, zrezygnowano z tego. Gabinet lekarski, nawet do dzisiaj pokazuję Państwu, że mamy tablicę plac budowy, a tu jest poradnia medycyny pracy. Sam kiedyś grałem w siatkówkę i chodziło się tam na badania. Nie mamy gabinetów lekarskich. Wkomponowanie istniejącego sztucznego lodowiska, które było, też był taki pomysł, zrezygnowano z tego. Miały się pojawić kurtyny na trybunach ograniczające ilość miejsc na widowni, zrezygnowano z takiego pomysłu. Możliwość zagospodarowania holu jako Muzeum Mieleckiego Sportu, też takie były pomysły, o tym się już dzisiaj nie mówi. Natomiast takim nowym, które też się pojawiło ze swojego czasu, to miała być tak zwana symulacja akcji ratunkowych na części basenowej. No niestety z przyczyn ograniczeń budżetowych nie udało się tego wykonać. Dyrektor Jędrychowski, mój szef, zadał mi pytanie, żebym jednoznacznie powiedział, co między innymi zostało zrobione przez te pół roku. To przede wszystkim w PFW zostało zawarte i takie były podkłady, że kierunek obserwacji przez widzów na basenie pływackim był, wprost mówiąc, jak mamy układ torów i trybun, prostopadle. Natomiast pan Remigiusz Smolik, architekt Biuro Architektoniczne Metropolis, dokonało zmiany poprzez przeprojektowanie całego basenu i dostosowanie go w taki sposób, że zmieniło on swoją w ogóle lokalizację i tak naprawdę obserwujący będą widzieć, jak pociechy czy zawodnicy pływają równolegle do trybun. Parametry, nie chcę Państwa tym zanudzać, no, są przeogromne. Powierzchnia zabudowy to jest ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych. Szczegółowo Państwo możecie sobie przeanalizować. To są dane z projektu budowlanego zamiennego. Ilość osób wcześniej wspominałem. Poza imprezami sportowymi ta hala jest dedykowana także dla potrzeb wystawienniczych, koncertowych, jak i widowiskowych. Mam nadzieję, że to w taki sposób też będzie wykorzystywana. Obiekt, jak wspomniałem, będzie dostosowany w pełni do osób niepełnosprawnych. No, pojawiły nam się w cudzysłowie i dosłownie schody. Kiedyś mieliśmy 5 wind, teraz mamy 6 wind. To tylko takie porównanie do Państwa. Schemat tak naprawdę terenu budowy i obiektu hali możemy podzielić na trzy zasadnicze części, czyli hala główna, hala basenowa i hala treningowa.
To jest układ hali w stosunku ulic Kosocińskiego i Solskiego, jak i stadionu i kompleksu basenu. A zaraz Państwo zrozumieją, dlaczego to w taki sposób przedstawiam. Kondygnację mamy jedną, jedyną podziemną pod basenem, czyli część tak zwana technologiczna, serwisowa i dla potrzeb konserwacyjnych urządzenia technologiczne. Niestety musieliśmy wejść w ziemię i to się znajduje pod basenem schematycznie. Powyżej mamy przy części basenowej już Trzyniecki i halę treningową. I to jest rzut ostatniej jakby kondygnacji, oczywiście bez dachu. Natomiast widok areny głównej, mamy wejście schodami do góry i tutaj widok już kondygnacji wyższej, czyli trybun na ponad 3000 miejsc. Basen nasz to nie jest zwykły basen, tylko basen składa się przede wszystkim z basenu rekreacyjnego, typ dla najmłodszych dzieci. Przy basenie mamy strefę odnowy biologicznej, dosyć bogato wyposażoną. Basen do nauki pływania na 3 tory. Basen pływacki 8 torów i trybuny na samej części basenowej na 404 widzów. My nie rozmawiamy teraz, co byśmy chcieli mieć, tylko to jest ten stan, który mamy i wykonawca według tego będzie wykonywał, żeby Państwu wpłynąć jakby na wyobraźnię. Kiedyś był taki twór, że przy basenie była kafejka. Projektant tak samo to przewidział, było, mamy bufet, salę bufetową, akurat z widokiem na brodzik dla dzieci. Cała obnowa biologiczna. Z poziomu niecek basenowych będzie można się udawać na górę do strefy sali masażu, pomieszczenia, gdzie są sauny, a nawet przy saunach jest bufet. Czyli z poziomu niecek idziemy na górę schodami i tam jest strefa tak zwana relaksu i odnowy biologicznej. Sala treningowa ma symboliczne 48 miejsc, tak, ale jest to sala treningowa z symboliczną widownią, ale jest to sala, która jest pełnowymiarowa. Na tej sali będą mogły się rozgrywać, choćby nawet jeżeli nie na arenie głównej, mecze piłki ręcznej. Lub jak to woli, tą salę można przedzielić kurtynami na 3 mniejsze boiska. Na przykład jednocześnie może być rozgrywany mecz badmintonu, siatkówki i koszykówki. Więc to jest to gigantyczna sala i nasza hala będzie miała taką salę treningową. Przy czym nadmienię, że inne miasta mają duże areny, ale sale treningowe mają wykonane w sposób minimalny. My mamy, podkreślę, pełnowymiarowe boisko na sali treningowej. Oprócz tego mamy salę rozgrzewkową na ponad 200 metrów kwadratowych. Sala rozgrzewkowa, wiem, że przymiarki były z sekcji boksu, żeby mogli trenować, bo ta hala nie jest dedykowana tylko do wiodących dyscyplin, także do innych mniejszych. Sala rozgrzewkowa w większej jakby skali i specjalnie dedykowane szatnie z odpowiednim standardem na dobę dzisiejszych czasów dla sekcji piłki ręcznej, siatkówki i jeszcze piłki ręcznej i siatkówki dla gości i dla gospodarzy. Sala zabaw dla dzieci, czyli tak zwana strefa małego kibica, także się znalazła. Sala konferencyjna jest na około chyba 60 miejsc, z tego co pamiętam. Kiedyś była zaprojektowana sala, która miała być dzielona aż na 3 mniejsze części. Z systemem mobilnych ścian akustycznych. Zrezygnowano z tego, dostosowaliśmy po prostu chyba w miarę budżetu do naszych potrzeb tutaj w rozmach tej sali konferencyjnej, która na pewno będzie wykorzystywana. Loża dla policji, ochrony, punkt widokowy na stadion. W dalszym ciągu go mamy. Ale żeby Państwu przybliżyć różnorodność przeznaczenia pomieszczeń, to choćby nawet w jednym ciągu znajduje się pomieszczenie kontroli dopingowe. Tak, nie mamy gabinetów lekarskich, ale zarówno w części basenowej, jak i hali mamy pomieszczenie do kontroli dopingowej. Mamy też pomieszczenie delegata, ale w każdym z wariantów wcześniejszych przetargów było, że mają być pomieszczenie trenerów. Nie mamy tylko koszykówki, nie będzie siatkówki ani ręcznej, będzie badminton, tenis, boks, futsal, inne dyscypliny. I w samym jednym rzędzie kolorem niebieskim Państwo zaznaczyłem, jest aż 7 pomieszczeń dla trenerów. Taki standard był przyjęty, takie były wymogi i tak zostało zaprojektowane. Także widzicie Państwo, jaki to jest rozmach tej hali tak samo. Krótko, byliśmy zawsze zdania, że chcemy mieć parkiet tradycyjny, klepkę drewnianą i taki też w dalszym ciągu utrzymujemy. Mamy już propozycje na inne rozwiązanie, bardziej innowacyjne i to, co się stosuje, ale na dzień dzisiejszy stoimy na stanowisku, że nas interesuje podłoga legarowana, drewniana, klepka dębowa. Dlaczego w każdym z przetargu też kwota tej hali była taka duża?
Wszystkie niecki, wszystkie trzy niecki zostały zaprojektowane i wykonane i teraz będziemy mieli niecki, tak jak na basenie na Smoczce, 100% nierdzewki. Czyli nie wykładzina akrylowa, nie płytki, tylko niestety rozwiązanie bardzo drogie, ale trwałe na lata, ze stali nierdzewnej. Balustrady, nie balustrady, czyli wszystko co dookoła tak samo, więc może w perspektywie teraz to kosztuje dużo, ale kiedyś w przyszłości no, nam się to opłaci, bo nie ma żadnych usterek na Smoczce z tym związanych. Krótko tylko na temat samego zagospodarowania terenu. Część od strony Solskiego, zewnętrzna, jest bardziej taka techniczna, czyli parkingi, dedykowana pod parkingi, miejsca parkingowe. Natomiast od strony ulicy Solskiego bardziej tereny rekreacyjne, takie i siedziska. Oczywiście została zachowana droga Pepoż, łącząca ulicę Kusocińskiego i Solskiego. Dlaczego też takie koszty tej hali? Bo choćby nawet odprowadzić wodę z takiej powierzchni dachu, mamy tak zwany układ i system małej retencji kanałowej. W tym ciągu, przepraszam, bo nie mam trzeciej ręki, będzie bieg ciąg zbiorników o średnicy w centymetrach określając 1 metra. Także ta woda będzie odprowadzana, będzie miała swój system. Do tego jeszcze chciałbym dodać, że hala to nie tylko sama hala, tylko hala musiała uwzględniać to, co wiąże się z infrastrukturą na zewnątrz. Zasilanie na przykład tej hali od nowej stacji trafo będzie zasilało baseny otwarte, część kortów istniejących, przyszło może kiedyś w przyszłości halę tenisową, tak zwane tereny rekreacyjne za hotelem polskim, garaże, więc każdy kabel, żeby wpłynąć tutaj Państwu na świadomość, kosztuje. To nie jest 2 zł, tylko są to pieniądze. A w prawą stronę, tak samo to Państwu zaraz przedstawię, to jest zupełnie inny temat. Dla poglądu tylko, że ten temat żyje... Niech Pan nie takich szczegółów, skąd jest energia, Pan sobie daruje. Dobrze, pozwoli Pan, Panie Przewodniczący, może 10 slajdów, 15 już kończę, dobrze? To jest Pana komentarza z tego dużego, bardzo. Dobrze. Ten temat żyje, choćby nawet na przełomie miesiąca lutego i marca. W związku z przeliczeniem z bilansem mocy przez projektanta obecnego umowa przyłączeniowa została zmieniona, zaktualizowana z mocy 1300 kW na 1,7 MW. Obecnie jest podpisane podpisanie umowy z PGE dystrybucją. Wrócę tylko do tematu, to co się dzieje po prawej stronie, czyli ulicy Solskiego przy trybunie wschodniej. Istniejący agregat o mocy 1 MW jest dedykowany. W razie awarii będzie miał jakby zabezpieczone pola, miał możliwość zabezpieczenia zasilania energii w nowo projektowanej hali. Więc istniejącą infrastrukturę także chcemy wykorzystać do potrzeb i przy realizacji tych inwestycji. W dniu jakby aktu reakcyjnego wykonawca nam przekazał 3 wizualizacje. To jest jedna z nich, widok od strony Solskiego. Elewacja od strony stadionu, na razie bez telebimu. I część basenowa, oddająca jakby ducha, z bardzo fajnym układem trybą w stosunku do basenu. I z takich faktów tylko to, co na budowie teraz zaistniało, to zanim został projekt budowlany, jakby procedowane jego uzyskanie, to w dniu 25 marca przez zamawiającego inżyniera kontraktu została ta dokumentacja odebrana. Na placu budowy została dokonana zmiana, mamy panią kierownik. Kierownikiem budowy jest pani Grażyna Główczyńska. Tak jak pan prezydent Wiśniewski wspomniał, w dniu 9 maja nastąpiła okoliczność wmurowania aktu erekcyjnego. Dla zobrazowania i pokazania skali tej budowy dedykowane będą choćby nawet na pewno dwa żurawie, opcjonalnie tak samo o trzeci. I jeszcze, żeby Państwu wpłynąć na wyobraźnię, zanim hala została wyburzona, baseny zewnętrzne nie mogły zostać bez zasilania, tak? Węzeł, który był w starej hali, został utworzony prowizorycznie przez firmę Skanska, wykonawcą jakby rozbiórki hali. Natomiast teraz ten wykonawca w ramach swojego zakresu znowu ten kontener, który poprzedni wykonawca przeniósł, ale to też kosztowało pieniądze odpowiednie. I kończąc, mamy roboty rozbiórkowe, można powiedzieć, za nami. Teren budowy jest to dzień na prezentacji na Komisji Sportu. Na dzień dzisiejszy już się tak samo zmienia.
Zafakturowano obecnie tylko i wyłącznie prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, które stanowią 1% wartości ogólnej robót budowlanych. I dlaczego może ktoś powiedzieć, się nie dzieje, już kończąc? Dlatego, że kontrakt został tak sprecyzowany, że aby dany wykonawca mógł wejść na plac budowy, jest tak zwana solidarna odpowiedzialność za tego podwykonawcę, on musi być zaakceptowany. I wykonawca, przedkładając nam umowy, uzyskuje bądź nie aprobatę na to. Oprócz tego każdy materiał, który będzie budowywany, musi ulec zatwierdzeniu, więc jest procedura akceptacji tych materiałów, jak i przedkładania próbek. I obecnie chciałem poinformować, że mamy przekazaną dokumentację stanu zero przez wykonawcę, która jest obecnie w trakcie analizy. Zanim podziękuję za uwagę, z tego miejsca chciałem podziękować panu prezydentowi Wiśniewskiemu, jak i jego pierwszemu zastępcy resortowemu prezydentowi, panu Pawłowi Pazdanowi, jak i mojemu dyrektorowi Andrzejowi Jędrychowskiemu za zaufanie i możliwość bycia po stronie i w składzie reprezentacji zamawiającego. Dziękuję.